Znalazłem miejsce, gdzie się żmije i zaskrańce tłumnie wręcz wylegują. Tylko są tak płochliwe albo takie żywotne, że bardzo szybko wieją mi. Tą z dalsza zobaczyłem, mam do niej z 5 metrów, więc jeszcze nie spierdzieliła. Spróbuję się trochę zbliżyć, ale wszystkie wiały. Ta przynajmniej jest na widoku, bo tamte inne były w krzokach, trawskach. No zobaczymy, co to zrobi. Może to się da podejść wreszcie. No, udało się do tej. Miał ze 2,5 metra od siebie. Rubel jakiś łazi po nim. No to nic, w takim razie jak się jedna dała podejść, mam ją już teraz na jakieś 2 metry. To jeszcze spróbuję znaleźć inną. Albo za skrońca. Została niespuszczona. Jest następna tu. Inna. Tylko kawałek jak ona jej widać. Może też się da podejść. No już wieje. Ta spierdzieliła. No i znowu była i zawiała. Szybciutko. A tu leży, kurczę. Następna. Przekropiłem bliżej. To ładnie tu leży jak na patelni.
Bąk i towarzyszy jakiś. No dobra, to już czwarta jako taką uchwycona, może jeszcze kilka mi się uda. Blisko było. Dwa zastrzańce już spierdzieliły, a tu jest trzeci jeszcze. A tu co to jest? Wylinka chyba z zastrzańca. A może ze żmijej, nie wiem, w tej odległości. Spierniczuj ten. Nawet łebka nie było widać. Widzę za skrońca z bardzo daleka. Mam już 10 metrów do niego. Jeszcze trochę podejść. O, już wieje. Już mnie wyczaił. No co za skurczybyk. Chyba ciepło im. Są takie ruchliwe. Może kiedyś jeszcze je dorwę, jak będą ospałe. A tu za nim jest następny. Ten mnie nie widział. To został. Też już gotowy, żeby zwiać. No i poszedł tak przecinek. I całe miejsce mam wyczajone na węże ekstra. W ciągu kilkunastu minut
6 za skrońców widziałem pewnie z tyle żmij, może więcej żmij. Jest następna za trawami. Gdzie ona to ma łeb? Widać posujana. Piękne za skroniec tylko. Tylko też już się chce wycofać. Też już mnie wyczają. Z 5 metrów ode mnie. Już go nie ma. Czekajcie, bo ja jeszcze trafię na dobrą pogodę i was przyłapię tu.